Zygmunt Stary razem ze swoją żoną Boną próbował ograniczyć demokrację szlachecką, próbował wzmocnić swoją władzę. Jednym z głównych takich argumentów ograniczających możliwości króla to były problemy finansowe. Podatki w Polsce były bardzo niskie. Jeżeli chciano nałożyć nowe podatki, szlachta się musiała na to zgodzić i to był bardzo dobry instrument w rękach szlachty do ograniczenia władzy króla. Aby więc zbudować tą finansową niezależność króla, Zygmunt Stary razem z Boną zabiegał o wzmocnienie dochodu, czyli następuje proces kupywania dóbr, podnoszenia wydajności królewszczyzn, sprzedawania nawet stanowisk państwowych, żeby uzyskać pieniądze. Zygmunt Stary ze swoją żoną otaczają się magnatami i próbują, tak, wzmocnić pozycję króla. To powoduje zresztą silną niechęć do Bony i Bona jest tą kobietą, która ma w Polsce tą czarną i białą legendę. Ta biała legenda dzisiaj dominująca pokazuje Bonę jako inteligentną kobietę, która działała na rzecz państwa. Ta czarna legenda widziała w Bonie intrygantkę zmierzającą do budowy w Polsce monarchii absolutnej, czy trucicielkę, bo oskarżano, dziś wiemy, że niesłusznie, Bonę o śmierć Barbary Radziwiłłównej, żony Zygmunta Augusta. I teraz w tym dążeniu do ograniczenia pozycji szlachty w państwie, do wzmocnienia swojej pozycji, Zygmunt doprowadził do koronacji za życia swojego syna, Zygmunta Augusta. Wtedy mamy dwóch królów, więc pojawia się pojęcie stary król i młody król. Młody to Zygmunt August, stary to Zygmunt. Najpierw w 1529 roku na Sejmie przeforsował elekcję, a potem nastąpiła koronacja 10-letniego Zygmunta na króla Polski. Oczywiście póki żył Zygmunt Stary, realnym królem Polski był właśnie on, ale było dwóch królów. Szlachta się przeraziła, bo uznała, że to jest pierwszy krok do budowania monarchii dziedzicznej. To jest odebranie jej ważnego przywileju, wpływu na to, kto jest król. Formuje się więc opozycja szlachecka, którą się nazywa często też ruchem egzekucyjnym. Ten ruch egzekucyjny chce walczyć z tymi tendencjami króla wzmacniania swojej pozycji, chce walczyć też z magnatami. Nazwa wzięła się stąd, że taki główny postulat tego ruchu to była egzekucja praw i dóbr, czyli odebranie królewczyzn rozdanych przez króla bez zgody Sejmu, czyli działanie króla sprzeczne z tym, o czym mówił Sejm w Piotrkowie i Radomiu. No i egzekucja praw, czyli odebranie urzędów piastowanych wbrew tym zasadom wtedy uchwalonym, czyli sytuacja, kiedy jeden człowiek kumuluje urzędy. Przypominam, że zgodnie z decyzjami Sejmu 1504-1505 jeden człowiek, jeden urząd, a nie jeden człowiek, dwa urzędy. Ruch egzekucyjny tworzy średnia szlachta. Na czele ruchu egzekucyjnego stają Hieronim Ossoliński, wyznawca kalwinizmu małopolski, Mikołaj Siennicki, arianin z Rusi i Rafał Leszczyński, brat czeski z Wielkopolski. Widzimy tutaj rzecz dla Polski charakterystyczną. Ludzie łączą się niezależnie od swoich poglądów religijnych. Dla polskiej szlachty to nie ma wielkiego znaczenia. Na czele ruchu stoją protestanci, ale w tym ruchu jest bardzo wielu katolików. Dla szlachty nie miało to większego znaczenia, że ktoś jest protestantem, że ktoś jest katolikiem, że ktoś jest prawosławny. Ważniejsze były interesy, ważniejsze były wspólne cele polityczne. O dwóch głównych postulatach ruchu egzekucyjnego już mówiłem, czyli odebranie królewszczyzn, odebranie urzędów, ale były też inne postulaty. Ujednolicenie i kodyfikacja prawa, unia z Litwą, likwidacja przywilejów, czyli takich odrębności, jakie miały na przykład księstwa śląskie, Prusy królewskie czy Mazowsze, reformy skarbu i wojska, nakładanie podatków na kościół, likwidacja egzekucji starocińskiej wyroków kościelnych, czyli sytuacji, kiedy władza świecka egzekwowała wyroki i kościelne. Dzisiaj większość historyków uważa, że ten program ruchu egzekucyjnego to był program naprawy państwa, że te postulaty były jak najbardziej słuszne. I do takiego otwartego konfliktu doszło w 1537 roku. Król zwołał pospolite ruszenie, bo chciał podjąć działania wojenne przeciwko Mołdawii. Szlachta się buntuje, czyli mamy rokosz. Niektórzy mówią o wojnie kokoszej, ironiczne określenie, bo ta zbuntowana szlachta wybiła w okolicy drób
W związku z tym to określenie ironiczne, że zamiast walczyć z wrogiem, walczono z drobiem. Kończy się to wszystko swoistym kompromisem. Na Sejmie w 1538 roku i potem na Sejmie w 1539 roku doszło do pojednania. Rokosz oznacza, że szlachta wypowiada posłuszeństwo królowi. Na tych Sejmach, o których mówiłem, szlachta no, znowu jak gdyby wycofuje się z tego rokoszu, tak? Uznaje Zygmunta Starego za swojego króla, uchwala podatki, co było takim gestem w stronę króla. W zamian za to król obiecał, że już nigdy nie będzie żadnej elekcji za życia i że w niczym nie ograniczy przywilejów szlacheckich. Demokracja szlachecka była ustrojem dość niezwykłym, niespotykanym w innych krajach. I tutaj sięgnijmy do opinii Stanisława Orzechowskiego. Stanisław Orzechowski, publicysta polityczny doby staropolskiej, doby renesansu, tak pisał. Wielka jest panowie, bracia, sława i łaskawości króla Zygmunta. Nie wiem bodaj, czy nie największa na świecie. Chciałbym w wolnej Rzeczpospolitej obywatele mogli swobodnie głos podnosić, swobodnie wypowiadać swoje zdanie, swobodnie wreszcie wysuwać żądania, upominać się, stawiać zarzuty. Postanowił w tej Rzeczpospolitej postępować z wami nie jak z niewolnikami, lecz jak z dziećmi, nie jak z poddanymi, lecz jak z towarzyszami i przyjaciółmi, z największą życzliwością, aby zarówno on słuchał swoich, jak i swoi jego. Ten zachwyt nad demokracją szlachecką nie dotyczył tylko Polaków. Erasm z Rotterdamu, jeden z najbardziej znanych humanistów, w liście do Dantyszka pisał: przesłałeś mi też wizerunek króla, bezsprzecznie zajmującego pierwsze miejsce wśród monarchów tego wieku. To mowa o Zygmuncie Starym. Dlaczego dla Erasma z Rotterdamu Zygmunt Stary miał być pierwszym wśród monarchów tego wieku? Ano między innymi dlatego, że w jego kraju była demokracja szlachecka, że w jego kraju nie było prześladowań religijnych, o czym będziemy mówić przy innej okazji. I na koniec przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie Państwo na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Życzę dobrego dnia.